Dlaczego tu wszystkie te definicje nas ograniczają? A jak wiemy, miłość jest bezwymierna. Chcę poznać myśli Boga, a reszta to są szczegóły. No tak, bo to jest. Musimy traktować tą rzeczywistość jako. Jak już jesteśmy świadomi, jako taką zabawę, jako alegorię, bo wszystko, co tutaj spotykamy w życiu, tak naprawdę ma te drugie dno albo i trzecie dno, w zależności od tego, jak już mamy rozwiniętą świadomość, czyli rozwiniętą w tym sensie, że jesteśmy oczyszczeni z tego oprogramowania matryksowego. Myśli Boga, czyli świadomość tak naprawdę nas interesuje, czyli my sami i nasza natura, nasz czysty, pierwotny stan, jakim byliśmy, bo wiemy, że zostaliśmy stworzeni przez Boga, bo też tak właśnie go określamy, bo tutaj na materii wszystko musi mieć nazwę i jak już coś nazywamy, to jednocześnie się ograniczamy. Ale wiemy, że Bóg, czyli świadomość, Stwórca, nasz Rodzic, najwspanialszy, jak nazywam mamo, tata, jest bezwymierny. Nie jest niewymierny i nie ma ograniczeń jakichkolwiek. Nina, tego w szkole ci nie powiedzą.